To proszę o ogromne brawa za odwagę. Za odwagę, bo naprawdę to był pierwszy występ ich w naszym ośrodku. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wyciszenie telefonu komórkowego. Proszę wszystkich o powstanie i powodzenie świata. Baszność, potem sztandarowy wystąp. Do hymnu. Swojego miejsca w społeczeństwie. Jak układały się losy naszej pracy na przestrzeni tych lat, przedstawi pani prezes Karina Pleszka. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Spróbuję w telegraficznym skrócie opowiedzieć, jak to było, w jakich okolicznościach powstał ten ośrodek. W tym celu proszę, abyście się Państwo przenieśli w lata 20. XIX wieku, kiedy to bohater naszego opowiadania, dr Johann Karl Christian Puch, mieszkał we Wrocławiu. Był tam lekarzem. Był laryngologiem i okulistą. Z racji pełnionego zawodu spotykał się na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza nurtowały go osoby niesłyszące. Pragnął, aby te osoby mogły się komunikować. Wiecie, drodzy Państwo, że jak człowiek nie słyszy, to nie ma komunikacji. Żeby Państwo zdjęli maseczki, bo widzę, że Państwo jakby trochę już w tych strojach. Ci, którzy są w strojach śmiało, to na moją odpowiedzialność. Nie potrzeba tutaj nam więcej osób, przypadków. Kto z Państwa źle się czuje, ma dystans, to na moją odpowiedzialność tak zróbmy.
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kochani, rzeczywiście jest tak, że ta szkoła jest dumą Raciborza. Znaczy, jesteście chlubą wszystkich mieszkańców Raciborza i szerzej Śląska, ale też przecież jest słynna w całej Polsce jako ta najstarsza właściwie na obecnych ziemiach polskiej placówka, która ma misję i tą misję realizuje. Która na co dzień prowadzi właśnie te, można powiedzieć, najpiękniejsze zajęcia, czy najpiękniejszą pracę prowadzenia młodych ludzi. Zazwyczaj mówimy o wieku szkolnym, ale teraz przed chwilą pani prezes mówiła o tym, że już tych najmłodszych, tak, już od zera wręcz dzieciaczków ten świat zupełnie inny. I właśnie tak to powinno wyglądać, że są osoby pełne pasji i to dzięki Państwu zaangażowaniu, dzięki tej pasji, dzięki tej realizacji zadań, które są nałożone, właśnie przekazujecie Państwo tą niezwykle istotną odwagę, którą ci wszyscy młodzi ludzie opuszczają z mury tej szkoły, mogą wejść w świat, czyli w świat. Bardzo za to dziękuję i mówię to i jako członek rządu w imieniu państwa polskiego, ale też jako Raciborzanin. Jesteśmy z Was wszystkich dumni. Bardzo dziękuję za tą ciężką, codzienną pracę. Wszystkim życzę i gronu pedagogicznemu, rodzicom, wszystkim przyjaciołom szkoły, ale przede wszystkim uczniom kolejnych wielu wspaniałych jubileuszy, bo przy takiej przychylności Zarządu Województwa i za to też należą się podziękowania na ręce pani marszałek, na ręce pani dyrektor. Rzeczywiście mogą Państwo śmiało tą misję, wielką misję realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani marszałek. Na ręce pani dyrektor wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom administracji, bo to dzięki państwu ta placówka wygląda, ten ośrodek tak jak wygląda. Także pani dyrektor, na początek ogromne gratulacje, bardzo. Szanowni państwo, ja mówię to z pełnym przekonaniem, że my jako Województwo Śląskie jesteśmy zaszczyceni, że możemy być organem prowadzącym dla tego ośrodka. Naprawdę to ogromny dla nas zaszczyt. Ja się też bardzo cieszę, że odkąd też nawiązaliśmy taką bliższą współpracę, najpierw pan minister Michał Wójcik, pan minister Michał Woś, później szanowni państwo, ja, to takie ważne dla nas rzeczy. Inwestujemy tutaj w tą szkołę, mówiliśmy o boisku, mówiliśmy o windzie. Ja też bardzo się cieszę, to co zostało dzisiaj z taką mocą powiedziane, że osoby niesłyszące lub słabosłyszące od tego najmniejszego okresu rozwoju do nauki zawodu, że mogą rzeczy tutaj być od tak naprawdę przedszkola, szkoły podstawowej, później szkoły średniej czy zawodowej szkoły branżowej. Możecie stąd wyjść z konkretnym fachem, z konkretnym zawodem. To jest również też zasługa pani dyrektor. Dzisiaj przyjechałam tutaj wcześniej, to też rozmawialiśmy, pani dyrektor ma kolejne pomysły, jakich zawodów możecie się tutaj uczyć w tym ośrodku. Także z mojej strony ogromnie jeszcze raz państwu dziękuję. I taka jeszcze jedna rzecz. W tamtym roku z inicjatywy pana marszałka Jakuba Chłostowskiego powstał Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W tym roku przez pandemię dopiero odbyło się pierwsze posiedzenie. W tym sejmiku mamy 35 przedstawicieli. Jednym z przedstawicieli jako przedstawiciel stowarzyszenia jest właśnie pani dyrektor. Także macie państwo tutaj też bardzo dobre przełożenie, jeżeli chodzi o Sejmik Osób Niepełnosprawnych. I serdecznie zachęcam, żebyście jeszcze mocniej, jeszcze bardziej nam mówili o swoich potrzebach, o tym, co jest potrzebne. A dla nas takim hasłem naprawdę przewodnim jest to, że to, co zostało powiedziane, pan bardzo pięknie tutaj prowadzący powiedział, że chodzi o to, żeby każda osoba czuła, że w społeczeństwie po prostu jest ważna, istotna i żeby była z tym społeczeństwem zintegrowana. Ja nie ukrywam, jak rozmawiam z osobami różnego rodzaju niepełnosprawnościami, to oni bardzo nie lubią, jak się mówi o tym, że właśnie nawet są osobami niepełnosprawnymi, bo oni mówią, że oni się czują bardzo pełnosprawni i chcą po prostu w tym społeczeństwie robić to wszystko, co robi każdy człowiek, bo są,
po prostu mieszkańcami województwa śląskiego, mieszkańcami naszego kraju. Także zachęcamy jeszcze bardziej do takiego intensywniejszego kontaktu z nami i na koniec ogromne, ogromne podziękowania, bo ta współpraca była taka o wiele etapowa. Ja patrzę na przedstawicieli Sejmiku Młodzieżowego i to, co już pani dyrektor powiedziała. Nas najbardziej cieszy to, że ta inicjatywa Sejmiku Młodzieżowego była oddolna. Nikt im tego nie kazał. Oni sami to wymyślili i sami przyszli z takim pomysłem właśnie, żeby propagować język migowy. Także tutaj dzisiaj tak oficjalnie, potem nie chcę już sprzedawać tego pomysłu, nie mogę, to nie będę sprzedawała jeszcze takiej niespodzianki, jaką młodzież ma dla Państwa, ale ja tutaj publicznie chciałam Sejmikowi Młodzieżowemu podziękować, bo to był ich oddolny pomysł. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Pani dyrektor mi przypomniała, że dzisiaj jest Dzień Dziecka. Dlatego na ręce pani dyrektor pańskiej przekazuję tutaj dla dzieci młodzieży cukierki. Przepraszam bardzo Państwa, ja tak muszę się poprawić ze względu na to, że w Szkole Mistrzostwa Sportowego pogratulowałam pani marszałek ogromnego wyróżnienia, jaki był trener Krzyż Zasługi. Rzadko robię wyjazdy, ale tym razem zrobiłam. Moja gafa, przepraszam bardzo, drugą osobą, która została wyróżniona, był pan komendant Adam Jofek. Bardzo pana przepraszam, panie komendancie, za tą gafę. Też Srebrny Krzyż Zasługi, poprawiamy się. Wszyscy życzymy wielu, wielu, wielu sukcesów. Oczywiście awansu, bo to jest najważniejsze i wszystkiego co na dobrego. No a tak nawiasem mówiąc, bardzo, bardzo dziękujemy za tą współpracę, bo zarówno szkoła mistrzostwa sportowego, jak i tutaj ta szkoła, w której gościmy, zawsze mówi, przynajmniej dyrektorzy mówią, że możemy zawsze na pana liczyć. Dziękujemy bardzo. Chciałam też powiedzieć, że drodzy Państwo, my często występujemy bez maseczek, ale nasze dzieci mają prawo jako osoby niepełnosprawne do tego, żeby nie mieć maseczek, a osoby przemawiające, dlaczego chcemy, żebyśmy mówili bez maseczek, bo my odczytujemy mowę z ust i też potrzebujemy tego, żeby widzieć osoby mówiące. A chcę też powiedzieć, że słuchajcie, dla nas taką dumą prawdziwą i naprawdę miejscem, gdzie kończy się Racibórz z Warszawa, to tak naprawdę ten Racibórz przeniósł do Warszawy nasz pan minister i ja jestem dumna, że kiedyś mogliśmy patrzeć jak rośnie, a pod nas. Także gratulujemy panu ministrze i bardzo się cieszymy, że pan dzisiaj jest z nami, bo jest pan z naszym Racibórzaninem i tak trochę z nami pan się uczuł. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale właśnie pan minister jako pierwszy zauważył, że nasza uczennica tutaj się źle poczuła. Także czujnym okiem cały czas wszystko obserwuje i kontroluje. Drodzy Państwo, 185 lat to naprawdę dużo. Jesteśmy jedną z najstarszych instytucji tutaj w naszym mieście. Będziecie mieli okazję przejść po naszej placówce, zobaczyć jej piękno. To, co osiągnęliśmy, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, nie zrobilibyśmy tego bez Was. Bez Waszego wsparcia, bez Waszego spojrzenia łaskawym okiem na to, żebyśmy się mogli rozwijać. I mam nadzieję, że kolejne lecia będziemy wspólnie razem obchodzić. Ja nieskromnie powiem, to już jest piąty raz, kiedy stoję na tej scenie i prowadzę tą uroczystość. 30 lat temu zacząłem. Także, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję w imieniu młodzieży, w imieniu Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników ośrodka. Poproszę teraz panią z Sejmiku Młodzieży o zabranie głosu. Może do tego mikrofonu. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Ja się bardzo cieszę, że my możemy tutaj być, że zostaliśmy wyróżnieni i możemy wśród tak wspaniałych osób tutaj teraz przebywać, że ja mogę tutaj coś powiedzieć. Z całego serca dziękuję pani za zaproszenie oraz za zaangażowanie i za projekt, który przygotowaliśmy właśnie z dziećmi uczącymi się w tej szkole. Zorganizowaliśmy konkurs na maskotkę, która będzie wyglądała tak, jak chciałyby dzieci tutaj uczące się, żeby wyglądała. I to jest właśnie efekt naszej pracy. Maskotka ma dwa różne oczka, żeby zwrócić uwagę na różne niepełnosprawności. Tutaj aparat na łóżku, logo wszystkich organizacji, które zaangażowały się w jej powstawanie. Także ja bardzo serdecznie dziękuję pani Agacie i pani
pani marszałek oraz tutaj panu ministrowi za to, że możemy robić takie rzeczy, że możemy jako młodzież też przedstawiać to, co mamy w głowie. I bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, w tym momencie zakończymy oficjalną część naszej uroczystości. Poproszę wszystkich o powstanie, wyprowadzimy nasz sztandar i zaproszę na krótką część artystyczną. Proszę, baczność, potem sztandarowy wstąp. Спасибо.